Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w Starym Jasińcu w gminie Koronowo w województwie kujawsko-pomorskim. To właśnie tu swoje miejsce na ziemi stworzyli Iwona i Bartek Michałkowie. Ich pasją od zawsze były zwierzęta i można powiedzieć, że to właśnie one ich połączyły. Wspólnie już blisko 20 lat prowadzą stajnie z nauką jazdy konnej. Musisz, żeby więcej nabrać. A. Wiesz, nabijaj, nie podnoś, tylko nabij. Proszę, zapraszam. Chodźcie. Ale pięknie sianko pachnie. Siano kiszonka. Nasza produkcja. Miami. Chodźcie. Odwiedzamy ich rano, więc od razu stajemy się częścią jasienieckiej ekipy. Potem przyszedł czas na poznanie czterokopytnej załogi Starego Jasińca. Najpierw odwiedzamy koniki polskie. To jest Nutka? Tak, to jest Nutka. Nasza 3-letnia klacz. Urodzona w naszej hodowli, po naszym ogierze, od naszej klaczy. I w tym roku już kalendarzowym przejdzie pierwsze szkolenie jeździeckie. Jaka jest wasza historia w tym miejscu? Poszukiwaliśmy jako młoda para takiego miejsca, gdzie można by było realizować swoje takie życiowe pasje. W tym przypadku oczywiście chodzi o tą jeździeckie nasze upodobania i hodowlę koni. I znaleźliśmy ogłoszenie po prostu tak w prasie, że ktoś chciał po prostu sprzedać siedlisko. I po długich poszukiwaniach właśnie tutaj udało nam się zakotwiczyć. Mamy nadzieję, że do końca życia. A powiedz w ogóle, miłość do zwierząt była w was od zawsze. Gdzie się poznaliście? No właściwie ten początek naszej znajomości miał miejsce na drodze naszej edukacyjnej, czyli po prostu na studiach. Jesteśmy z wykształcenia zootechnikami, w związku z tym jak gdyby no, sam profil tego kształcenia już dyktował to, czym będziemy się w przyszłości zajmować. Można powiedzieć, że konie was połączyły. Zdecydowanie tak. A powiedz, ile macie teraz koni? W tej chwili jest 20 kilka sztuk, ale co roku ten stan się zmienia, dlatego że prowadzimy tutaj również hodowlę koni. A tu jaki piękny konik. To też kolejna młoda klacz, też naszej hodowli, tym razem nawigacja. No, one są bardzo podobne wszystkie do siebie. To jest typowa cecha tych koni, czyli myszate, sprężą na grzbiecie. No chodź. Konie prymitywne. Tak wyglądają, niewielkiego wzrostu, natomiast bardzo komunikatywne, co widać, i bardzo spokojne, super charaktery. Nie ma marchewki już, rozdane, koledzy zjedli. Te konie są bardzo socjalne, w sensie między sobą się potrafią bardzo żyć tak jak w rodzinie właściwie, ale i swoich opiekunów podobnie zaczynają traktować, jeżeli przebywają z nimi dosyć długo. Za co kochasz konie? Ja myślę, że za to, że są naszymi towarzyszami życia. Tak, takiego. I pozwalają nam się realizować w sensie nie tylko zawodowo, ale również w sensie takim, że dają nam szansę na traktowanie tej profesji jako sposobu na życie. Jak konie okazują uczucia? Na przykład tak jak w tej chwili. Sam fakt, że ona tutaj przy nas stoi, jest zainteresowana, czyli czuje się bezpiecznie, tak? A to już jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o zwierzęta. Konie okazały się tak przyjazne, że momentami nieco utrudniały nagrania. Weź ją za wolę. No chodź, zostaw Wojtka, bo Wojtek się ciebie boi, maleństwo, chodź. Końskie zainteresowanie, a raczej końskie zaloty. Chyba nieco przerosło operatora kamery. Zamiast skupić się na nagrywaniu, nawiązywał z nimi głębsze relacje, których nie wytrzymały w całości jego sznurowadła i szalik. Myślę, że ktoś, kto się koni zajmuje, czy zwierzętami... Który się od mnie żre. Uważaj! Zostawcie Wojtka, bo on się boi koników. Masz fajne buty. To mi buty masz bądź miałeś fajne buty.
Hej! Chodź teraz ty, będziesz oto jest, więziony. Oto Nurek, syn naszego ogiera czołowego, Napara. Również bardzo sympatyczne zwierzę i spokojne. Zresztą, no cóż tu dużo mówić, wiesz czym się zajmujemy, czyli odwiedzają nas głównie dzieci i młodzież. W związku z tym te konie wszystkie po prostu muszą być pod tym względem bardzo bezpieczne i z takimi predyspozycjami do tego, żeby były nauczycielami dla tych swoich adeptów kunsztu jeździeckiego. Wyobrażasz sobie życie gdzie indziej niż na wsi? Nie. Szczerze mówiąc nie, absolutnie, bo tak, siła przyzwyczajenia dzisiaj do tych walorów, które płyną z obcowania z naturą na co dzień, jest tak wielka, że właściwie jest nie do zastąpienia już dzisiaj. Nawet tymi wygodami, które płyną z tego tytułu, że się mieszka po prostu w mieście. Nie? A masz coś takiego, że jak jedziesz do miasta, to chcesz szybko stamtąd wrócić? Tak, mogę się kończyć tego zdania jak najbardziej. To nie tyle nawet okazjonalnie mi się zdarza, tylko za każdym razem po prostu. Nie? Raz, że i sposób życia w mieście, i tempo tego życia, ale również no w pewnym sensie ta ograniczona swoboda powoduje, że walory mieszkania tutaj wśród lasu właściwie, bo to miejsce jest takim przepraszam, bo nie mi, bo aparat zaczyna żreć. Oj, bo musimy skończyć nagranie. Zostaw moje sznurowadło. Nasza wioska jest taką jedną wielką leśną polaną i nawet tu nie ma asfaltu. A jak zaczynacie dzień? O której? Nasz biorytm życia, taką prozę dnia powszedniego determinują po prostu zwierzęta. No to jest wiadome. Wszyscy, którzy opiekują się zwierzętami, wiedzą, że to po prostu to, o której ty wstajesz i o której idziesz spać, o tym decydują twoi podopieczni. Ale to nie jest łatwa praca. Zajęcie samo w sobie jest takie samo jak każde inne, bo każdy musi sprostać trudom swoich wyzwań, które stawia przed nimi zawód, który wykonuje. Ale w naszym przypadku dochodzi jedna rzecz, taka dyspozycyjność. Tutaj właściwie jak rozmawiamy o tym, co cechuje osoby, które opiekują się zwierzętami, to zdecydowanie to jest na pierwszym miejscu. Czyli przywiązanie do miejsca. I wiadomo, że też przywiązanie do miejsca, bo wyjazd na wczasy na przykład, albo jakieś wakacje, nawet okazjonalne spotkania, to już stwarzają problemy związane z tym, że zwierzęta zostają bez opieki wówczas, nie? A to, na to nie można po prostu sobie pozwolić. Jestem. Chodź, dasz nam porozmawiać trochę? Dacie nam trochę porozmawiać? Halo, ciekawskie. Czy to tak jest, że jak dzieci tutaj przyjeżdżają, no, to takie są miłości od pierwszego wejrzenia, że dziecko spojrzy na konia i mówi tak, to on i chce tylko na nim jeździć? Można nawet powiedzieć, że są fan kluby takie, tak? Jeżeli chodzi o poszczególne konie. I to się często uzewnętrznia tym, że to nie tylko jest kwestia afektu do tych zwierząt, ale również troski o nie w sensie pielęgnacji, w sensie kupowania im prezentów, smakołyków, oczywiście robienia zdjęć, czyli wszystko to, co pozwala im zbliżyć się do nich jak najbardziej po to, żeby mogły sobie poczuć ten kontakt ze zwierzęciem. A to jest? Cześć. A to nie jest konik polski, co widać po jej umaszczeniu. To jest kuc wierzchowy, ma na imię Liza. Liza, jak dostojnie. Także Marysiu, uważaj, bo ona naprawdę bardzo okazuje swoją... Proszę. Ojej, jak ty się witasz pięknie. No dobrze, ale słuchaj, do tej pory byliśmy tylko na wybiegu dla koni małych. Ja zapraszam cię w takim razie, chodźmy, jeszcze zobaczymy konie duże. Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie mają swój wybieg konie szlachetne, czyli kucyki zostawiliśmy po jednej stronie gospodarstwa, a po drugiej stronie jest wybieg dla koni też wierzchowych, ale dużych.
No widać już, że są wyższe. Jaka to jest rasa? No to jest konglomerat różnych ras. Są i konie wielkopolskie, są i konie szlachetnej półkrwi. Także zasadniczo w typie typowego konia wierzchowego. Również wśród tej stawki są konie, które właśnie biorą udział pod dziećmi na zawodach jeździeckich. Ale powiedz mi jeszcze a propos tych końskich miłości. Tak, tu jesteśmy, proszę Państwa, tu jesteśmy. A propos tych końskich miłości, może przesuńmy się trochę, bo wiem, Mów. Że ci, którzy do Was tutaj przyjeżdżają, tak. To jest tak, że jeżdżą konno, później dorastają, lato mijają i nawet jeśli już nie jeżdżą, to potem wracają do Was. To są takie przyjaźnie na lata. Teraz już jest tak, że wracają do nas ich dzieci, wiesz? To jest cudowne. Ale faktycznie taka zmiana pokoleniowa już obserwujemy to tutaj również w Starym Jasińcu, jeżeli chodzi o nasze grono wychowanków. Wprawdzie konie się częściowo wymieniają, bo są już inne, ale jeźdźcy faktycznie nas, jeżeli już nie odwiedzają, żeby pojeździć, to na pewno, żeby spotkać się ze swoimi byłymi przyjaciółmi. I z Wami. A pewnie i trochę z nami. No wiem, że bardzo tu Was kochają wszyscy. Nie zadawaj mi takich pytań. Wiem skądinąd, że nawiązujecie tutaj przyjaźnie i chętnie się do Was przyjeżdża. Ja zresztą też przyjeżdżam od lat. No słuchaj, ja Ci powiem, że bardzo nam miło jest, że nie tylko ta przyjaźń dotyczy nas, między ludźmi, w sensie znajomości, ale przede wszystkim to zauważyliśmy, że ile przyjaźni pomiędzy naszymi wychowankami ma miejsce. Włącznie z... Jest. Zostaw buty. Au! Ares. Nie tylko właśnie takie przyjaźnie między końmi a ludźmi, ale również te znajomości interpersonalne pomiędzy naszymi, no, częściowo podopiecznymi. To się daje wyraźnie zauważyć. Łącznie ze silnymi związkami potem, które pozostają, tak. Oczywiście. Zakończywszy zakładaniem rodzin i potomstwem również, można powiedzieć, że czyjaś znajomość zaczęła się w Starym Jasińcu. Czyli stajnia, miejsce miłości. No, w jakimś sensie. Ciężko opuszczać takie miejsca przepełnione miłością do zwierząt i pasją.